Sobota, 15 czerwca, godzina 10. Wjeżdżamy z Bydgoszczy, jedziemy aż za Toruń do Lidzbarka. Po Lidzbarku są single, nizinne, specjalnie przygotowana trasa. Jedziemy ją sprawdzić. Dojechali. Ciepełko. Operacja wyjmij plecak najpierw. Dopiero teraz operacja wyjmij rower. Najpierw tył podnieś. Dobra. Kółko. Zobaczymy, jak wyglądają te single traile na nizinach. Podobno są zrobione bardzo dobrze. Mam tylko nadzieję, że są utrzymywane w dobrym stanie technicznym, a nie, że tylko zostały zbudowane i zapomniane. Ale to zaraz się okaże. W internecie trasa wyglądała fajnie. Były też jakieś kładki, jakieś hopki nawet były. Prosto. No tak jak ścieżka. I to powinno być tu w prawo. Regulamin trasy rowerowej Welltrack. Jesteśmy tutaj. I objeżdżamy tutaj całe jezioro. Jeszcze nie wiem, w którą stronę się jedzie, czy tak, ale to zobaczymy. Najważniejsze dla nas informacje to, że trasa jest jednokierunkowa, a drugie, że jest zakaz ruchu pieszych. O właśnie. Tylko gdzie tu jest zakaz ruchu pieszych? Start-stop? Na całej trasie chyba. Jedziemy. Nie przyjechaliśmy tutaj czytać, tylko przyjechaliśmy tu jeździć. O! Czekaj, są dwie. Droga dojazdowa, a trasa tu, w lewo. Czerwone? W lewo. To w lewo. Jakoś się tak niepewnie czuję bez rękawiczek, że jak polecę, to wolałbym mieć jakąś ochronę na dłonie. Przy okazji mam nowe szelki do GoPro i obraz nie powinien już tak skakać jak podczas ostatnich dwóch vlogów ze Świeradowa. Po prostu tam były już tak ponaciągane gumy, że szelki latały jak obłąkane. Ale z drugiej strony szelki miały już 5 lat, więc gumy miały prawo się ponaciągać. Czekaj, my w ogóle źle pojechaliśmy, panie kolego. Ja się nie popatrzyłem na mapę, zobacz. I nie wiem, gdzie myśmy skręcili. Widzisz? To tym czerwonym. Tu trzeba było pojechać. To musiało być słabo oznaczone. Właśnie coś mi nie pasowało, że zbyt długo nie jedziemy singlem, tylko jakimiś chaszczami. Początek trasy już zabłądziliśmy. Zbytnio zaufałem oznaczeniom na trasie. Trzeba było częściej na mapę patrzeć. Wrócimy i zobaczymy, w którym miejscu się zgubiliśmy. To o co tu chodzi teraz? Droga dojazdowa? Słabe to. A, droga dojazdowa w prawo, tak? A w lewo? Co? A w lewo prowadzi dalej droga, czy jak? Ale bez sensu. No chyba powinniśmy pojechać w prawo. Według tego szlaku to... Co? Nie. Tu w prawo. Tu. Za mostkiem. Dobra, przy drugim kółku może się lepiej zorientujemy, o co tu chodzi. Jedna rzecz jest pewna. Trzeba jechać chyba śladem żwiru. I zwolnij. A tu brak tabliczek, tak? A tam strzałka była, że mamy skręcić? Pewnie nie. Nie, tam pozrywamy. Nie no, masakra. Eksplorujmy. Nie, jednak nie, to nie to. Ślad masz od nich ze strony? Tak, od nich ze strony GPX-a ściągnąłem. No to musi być dobry. Czyli dalej tą drogą prosto jedziemy.
Jak na razie to same dojazdówki. Dobrze, że w tym lesie jest taki półmrok. To przynajmniej słońce tak nie pali i jest chłodek. To jest ten taki rozjazd? Tak, to jest ten rozjazd, dokładnie. Co, wjechaliśmy na dół jego? Tak, no ale strzałka była w dół, tak? Więc chyba jedziemy dobrze. Prawdopodobnie on górą wraca. O! Chyba tam trzeba było pojechać. Mi się wydaje. Tak, raczej tak. Na pewno tak. To wracamy. Wyprowadziliśmy się w pole. W ściernisko. Jak patrząc po stanie tej trasy, to... Mam wrażenie, że została wybudowana, szumnie oddana i zapomniana. Ups, nie da się korby obrócić. Za duży rów. Ostrzałka prowadzi dalej w tą stronę. Czyli może trzeba było po prostu tam jechać do góry. Aż podejdę zobaczyć, czy tam dalej trasa prowadzi. No jest. Widzisz, to myśmy źle pojechali. To była zwykła dojazdówka, a trzeba było jechać tędy. Wiesz co, to wróćmy się w ogóle tam do startu tego czerwonego. Szkoda w ogóle się męczyć tutaj po tym płaskim. Tu będziemy bez sensu kółka kręcić wokół jeziora, a trzeba się gdzieś ujechać. Wróciliśmy do punktu wyjścia, gdzie drogi się rozjeżdżały i brakuje czerwonego oznaczenia. To jest objazd. No ale brakuje oznaczenia, że tu prowadzi trasa ale dalej. Podjazd łamany na objazd. Podjazd, objazd. No. Podjazd, objazd. Ale tu mogły być chociaż dwie strzałki. No albo chociaż czerwona tutaj, no, tak? Niebieska tak. Tutaj. Podjeździk był fajny. No. Tylko jeśli to tak wygląda po dwóch latach niepilnowania trasy, to mi się wydaje, że za 5 lat to po tych szlakach nie będzie śladu. No chyba, że miejscowi tutaj będą jeździć i trasę udrażniać. I kolejne miejsce. Czerwony prosto, niebieski w prawo, single track w prawo, a czerwony U1. Mętne te oznaczenia. To działa? Przejechałeś? No to wracam. To muszę przejechać. Fajne. Strzeliłeś, o co chodzi z tymi oznaczeniami? Czerwona prowadziła w prosto, a w prawo prowadziła niebieska. Skręciliśmy w prawo, za chwilę się znowu pojawia czerwona. Czaisz w ogóle ten system? Nie, niektóre są uwaga rower, niektóre są zwolni, czerwone. Uwaga wiata, stacja napraw. Aż sprawdzę, co jest w tej stacji napraw. Stacja zdrowy rower. I co jest? I wszystkie klucze. Wszystkie klucze skradzione. Nie ma nic. A, żwirek. Tylko rzeczywiście, wszędzie miękko, nie? Tylko ten żwir, też masz tak, że na bandach, na tym żwirze cię rzuca? No lipa, lipa trochę. Czuję się trochę tutaj niepewnie na tym żwirze. O, są i elementy haszczingu, żeby nie było.
Co ja zrobiłem? Jeszcze rękę rozwaliłem. Coś wyrwałem tu, jakiś hamulec? Nie. Palec niezłamany, coś mnie boli. No, noga, krew, dobra, trzeba przemyć. Gleba. Dobra, teraz noga. Ale na miękkie poleciałem, tylko po prostu dużo krwi, jak na taki drobny upadek. Zahaczyłem kierownicą o drzewo. Jeszcze tu sobie rozkratałem się, zastanawiam, czy nie trzeba będzie czegoś szyć. Tu chyba nie, ale... Nie, tylko ten łokieć masz taki. Tu jest, nie, to jest... W samochodzie coś mam, a nie zabrano wtedy. Znaczy ja mam ze sobą. W górach się nie rozwalił, a rozpieprzył się tutaj. Dwa zakręty przed końcem. Rękawiczki zdjąłeś? Teraz zdjąłem. Aha, bo masz krótką pracę. Nie, no miałbym całe poharatane teraz. Najgorzej, że mnie tu boli kciuk. Gdzieś musiałem po prostu przyłożyć. Na twarzy gdzieś jestem? Nie. Tu jesteś na szyi od ale brudny błota. No, brudny. Błoto to luz. Jak? To najgorzej. To na... Będzie boleć jutro. Wiem. Niestety. Tam jest polanka na dole. Nie będzie tyle komarów latać. Ale to wszystko takie powierzchowne rany tylko. Zdarty na skórek. Nic poważnego. Żeby taką glebę zaliczyć na tak banalnym zjeździe. To jest z grubsza obmyte. To można plaster machnąć. Przynajmniej na kciuk, no bo tu mi skóra, wiesz, wyłazi to tam. W ogóle się pewnie nie czułem tutaj na żadnych zakrętach. Tak za każdym razem miałem wrażenie, że jestem na granicy przyczepności. Nawet jadąc dowolnie wolno. Idę się ogarnąć. Puszczenie służbowe. Jest. Miejsce na kask. Bardzo dobry pomysł. Teraz rękę. Nie ma ciepłej wody. Może i nawet lepiej. Paweł, ja kasku zapomniałem. Ja to jestem skleroza. Na wieszaku dla kasków jest kask. 14. No dobra. I co jeszcze pan mówił? No i coś, jakiś plaster taki duży. Wspomaga gojenie, regeneracyjna skórka i działa antybakteryjnie. Nie wiem, zobaczymy. Tutaj. I tutaj boli. Dobra, tu najbardziej boli. Stłukłem, mam nadzieję, że nie połamałem. Z widokiem na kaczki. Kciuk się zgina, ale boli. Ja zostaję na ławeczce, Paweł bierze kamerę i jedzie zrobić jeszcze pętelkę jedną. Paweł pojechał zrobić jeszcze jedno kółko,
Ja siedzę na ławeczce i robię relaks. Boli mnie palec, nie jestem w stanie zmieniać biegów, więc chyba sobie odpuszczę. Siedzę sobie na ławeczce, no i tak się właśnie zastanawiam, jakie tutaj ciekawostki są, i znalazłem informację, że w herbie Lidzbarka jest jednorożec. O, Paweł właśnie wrócił. Widzę, że też gleba. Do kompletu. Ale nic sobie nie zrobiłeś więcej? Spadło mi koło w ten. Jedna. Przednie. Druga. Tam, gdzie banda była zniszczona. Te trzy muldy, no. Duża banda, i ona na końcu była zniszczona przez wodę. I tam mi zjechało przednie koło, i tak przeleciałem w sumie. No to też nieźle. Na ręce trochę, ale gdzieś kupił rower chyba. Po rower gdzieś zatoczyłem chyba nogami, bo niż upiach. Ale dobrze, że rękawiczki drugie, długie ubrałeś. No ja też. A ochraniacie w domu leżą. No tak. Ileż parę miejsc niedopracowanych, gdzie ludzie hamują i gdzie wypadają. Bo chyba, że było. Ale nie ma tak jak w Myślęcinku czy w górach, nie ma glin w ogóle, bo to jest wszystko sypkie. Jest jak w Myślęcinku, tylko że wszystko jest posypane tym, kurde, takim tłumem. Tym żwirem, no. A ja przed chwilą jednego z widzów spotkałem tutaj. Przyszedł, pogadaliśmy sobie chwilę, wszedł właśnie z rodziną na spacerek. Mówił, że właśnie oglądał nas w Świeradowie i poznał po rowerze. I co, jakieś trasy się dowiedziałeś? Nielegalnie? On tu 30 km stąd przyjeżdżał. Tutaj są góry, Dybowskie czy Dylewskie, jak on mówił? Coś takiego czytałem gdzieś, no. Właśnie, i mówi, że tam jest 300 metrów. O! No to jest całkiem niezły podjazd. No i też tam mówi, jakieś single są, więc byłoby gdzie pewnie też pojeździć. Tylko że z drugiej strony, jak tutaj znowu jechać, nie wiem, tam prawie pewnie 3 godziny, żeby tutaj dojechać, no to już 5 godzin jesteśmy w górach. Dzisiejsza gleba to był wynik z jednej strony za blisko drzewa, błędna decyzja, bo chciałem między drzewami przejechać, a potem zmieniłem zdanie w ostatniej chwili, no i niestety zahaczyłem kierownicą. A że żwirek był, to nie mogłem zrobić większego skrętu kierownicą, no i zahaczyłem po prostu. I gleba. Ale będzie żył. Raz i dwa. Duży komar, tak? No. Trochę krwi wyssał. Tak. A teraz mam dla Ciebie ciekawostkę. Jak odpalisz Google, to zgadnij, jak się nazywa to liceum. Na Google jest napisane, że jest to liceum ogólnokształcące robienia hałasu. Tam, tyle co nic. No, ukąszenie to komara normalnie. No. I to by było tyle na dzisiaj. First Blood.